Chcemy dziś powiedzieć o czterech wymiarach nastawienia i w różnych momentach pewnie odnieść się trochę do szkoły. Także Jacku, myślę, że możemy zacząć. Oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczeń zorientowałem się, że oczywiście bardzo ważne są techniki relaksacji, medytacji, autoafirmacji. Natomiast to, czy one pomogą nam być świadomym, obecnym, kochającym, czy pozwolą nam, żeby nasze wkurzenie było sportowym wkurzeniem, a nie złością, wskutek której robimy rzeczy, które potem żałujemy. To oczywiście jest kwestia pewnych technik, o których też możemy Państwu powiedzieć. Lecz to, co decyduje o tym, czy ostateczny bilans będzie pozytywny, to jest to tajemnicze słowo nastawienie. Ja ciągle nie wiem do końca, bo wiedza o człowieku i moja, i nasza wspólna, i światowa ciągle goni na poziomie neuronauki, chociażby teraz tą, którą studiujemy. Z drugiej strony mam wiedzę paru tysięcy lat różnych studiów ezoterycznych. My wiemy z tej wiedzy, że rzeczywiście bardzo często jest tak, bardzo często, że dostajemy bardziej to, czego oczekujemy, niż to, czego potrzebujemy. Natomiast gdyby ktoś mnie przycisnął do muru i kazał mi w tej chwili powiedzieć, daj receptę na zbudowanie tego nastawienia, które potem przyniesie właśnie ten rezultat, że będę dostawał tego, czego oczekuję, a nie tego, czego potrzebuję, to jeszcze nie mam tego wszystkiego tak poukładanego, że dać po co receptę. Natomiast mogę powiedzieć też, Jarku, też dla Ciebie taką mam pocieszającą wiadomość, że z różnych studiów nad zarządzaniem stresem, nad uczeniem się też innych nowych możliwości i umiejętności, wynika, że to nie jest tak, że najpierw czegoś zupełnie nie umiałem, a teraz w pełni to umiem, że czegoś w ogóle nie miałem, a teraz w pełni to mam, tylko że stopniowo, prawdopodobnie podejrzewam, że jednak wkurzasz się trochę rzadziej niż kiedyś, albo że to mogło nawet być z tobą tak, że większość twoich wkurwień płynęła do wewnątrz, bo wspólni znajomi mówią, że Jarek jest ostatnio spokojny. I gdyby nie był szczery i otwarty, byśmy o tym nie wiedzieli. I być może jesteś w tej fazie wewnętrznego rozmrożenia, skontaktowania się ze sobą, że jesteś świadom więcej tego czegoś, co i tak gdzieś tam w tobie było. Przypomina mi się dzisiaj, kiedy kilkadziesiąt lat temu robiłem już zacne rzeczy, ale też wiele pogubienia w tym było. Z uwagi na te zacne rzeczy nie miałem paszportu, a z uwagi na to pogubienie potrzebowałem terapii, nie mogłem pojechać w świat. Nie mogłem też pracować na uniwersytecie, bo już odkryto moje umiejętności społeczne, więc gdzieś tam musieliśmy się marginalizować i chować w jakimś małym ośrodku, w którym praktykowaliśmy zen jak w Japonii, ale koło Jeleniej Góry. I przyjechał do nas społecznie, powiedział, że pierwszy raz w życiu robi coś społecznie, z Kalifornii, trener terapii Gestalt, miał za mnie warsztat. Związany z Eric Marcus nazywał się. To był rok 73 lub 4. Miał z nami warsztat i to, co wtedy usłyszałem od niego, jako ten człowiek taki już wtedy proaktywny, współaktywny, dosyć chyba samozakłamany pozytywnie, on mi powiedział, żegnając się, twoje gówno jest dobrze upchnięte. I szkoda, że nie może przyjechać do Ameryki, bo jeżeli będę tu przyjeżdżał co rok, to nie starczy życie. Więc Jarku, może być tak, że jest jakaś analogia, że ten twój materiał destrukcyjny był dotąd dobrze upchnięty, a teraz stopniowo dochodzi do głosu i ty go bardziej rozpoznajesz. Tak, ale wszystkie zmiany, które czyniłem w życiu, wiesz, na przykład zmiany zawodowe czy różne osobiste, jakby nie przynosiły rezultatu. W ogóle nie dało się tego wypchnąć. W związku z tym teraz szukam raczej w sobie, właśnie w nastawieniu. Być może po napisaniu tej książki przeżyję jakąś odmianę. W tej smutnej metafory. Znaczy, mam nadzieję, że ta odmiana będzie związana z tym, że zmniejszy się koszt twój. Dobrze, proszę Państwa, to chcę powiedzieć, bo nasza książka o sile spokoju była oparta o takich 7 elementów, które wziąłem przede wszystkim z obszaru doświadczeń zen, gestalt i aikido, bo miałem poczucie, że jeśli mogę mówić o odzyskiwaniu przez siebie spokoju, gdy go tracę i znów odzyskiwaniu, to pewnie 80% to są tamte źródła, a 20% psychoterapia, ale bez tych 20% by tam to nie zadziałało. Że ta nasza książka zmienia się, ewoluuje, nasze spotkanie jest takim trochę zmarszu, pokazaniem Państwu, na jakim jesteśmy etapie, że miał być jeden rozdział o roli nastawienia, a pewnie 80% książki będzie o roli nastawienia. No i rzeczywiście pierwszy element nastawienia, o którym piszemy, związany jest właśnie z nastawieniem pozytywnym.
Niemniej chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest to możliwe, to już padło tu kilkakrotnie, że tak zwane pozytywne myślenie, które było bardzo modne w Ameryce i właściwie tak powszechnie modne do katastrofy Wall Street, bo Amerykanie nie przypuszczali, że tak pozytywnie myśląc mogą być podatni nagle na taką katastrofę. Ale wcześniej już się to pojawiało, ta refleksja na skalibrowanie pozytywnego nastawienia. Jim Collins, wstępnie tu wspominany, często tu wspominany, głównie w tej swojej książce Good to Great, od dobrego ku wielkiemu, lecz też w innych swoich pracach, gdzie studiował, jak tu mówimy wielokrotnie, elity organizacji. Tych 11 na 1000, które ustawicznie rosną dzięki swojej dyscyplinie, dojrzałości, a jednocześnie kreatywności. Jim Collins zauważył, że to, co jest charakterystyczne dla klimatu, dla kultury tych organizacji, to połączenie realizmu, nawet realizmu do bólu i wiary. I że to jest bardzo rzadkie. On to nazwał paradoksem Stockdale'a. Do nas ta postać i ta ikona nie dotarły. Ja mogę tylko cytować literaturę, natomiast z tego, co pisze Collins, co mi potwierdzano, generał Stockdale w Stanach Zjednoczonych przynajmniej przez jakiś czas był taką postacią prawie że mityczną. Otóż, to znowu różnica między naszymi kulturami, bardzo wielu generałów amerykańskich ma fantastyczne wykształcenie akademickie. Generał Stockdale był historykiem filozofii, zamiłowania stoikiem. Jednocześnie dostał się z grupą żołnierzy amerykańskich do wietnamskiej niewoli. Ten obóz był gdzieś w dżungli, trudno go było zlokalizować. Ale żołnierze Stockdale'a powiedzieli, panie generale, myśmy byli na kursach pozytywnego myślenia. My w tej chwili wizualizujemy. Najbliższa gwiazdka to jest desant amerykański, który po prostu przybywa tu po nas i bezkrwawo nas tam zawiera. Generał Stockdale mówi, słuchajcie, w mojej ocenie, tak patrząc ze stoickiego punktu widzenia, to ten obóz jest tak ukryty, że jest prawie niewykrywalny. Że my sami nie wiemy, gdzie i jak jesteśmy. Że na pewno, niezależnie od tego, jak długo będzie trwała ta wojna, to bardzo długo możemy tutaj być. My musimy szukać wszystkich mikrosposobów, niemożliwych do wymyślenia pomysłów, aby zakomunikować światu, że tu jesteśmy. Może któregoś dnia jakaś okoliczność w tym pomoże, a z drugiej strony musimy budować w sobie moc przetrwania, może nawet przez lata. Panie generale, mamy tu afirmację, wizualizujemy. Rzeczywiście nastąpiła zmiana na Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy raz zastosowano wtedy tortury. Część żołnierzy odebrała sobie życie, część miała załamania psychiczne, ale nie wskutek tortur, ale wskutek tego, że im większe zaczarowanie, tym większe rozczarowanie. Po prostu okazało się, że kiedyś zapłacili dziesiątki tysięcy czy setki dolarów za kursy pozytywnego myślenia, które tu nie działało. A generał Stockdale mówił, pamiętajcie, to się może skończyć, mamy szansę. Ja wierzę w rozwiązanie, wierzę w was, wierzę w siebie, lecz realistycznie na to patrzmy. To jest od nas niesłychanie wymagające. Budujmy jakieś wewnętrzne sposoby komunikacji między sobą, którego dzisiaj mogą nas porozdzielać. Zajmując się tym, będziemy budowali swoje morale. No już długa by to była historia, w każdym razie po 2 latach gdzieś tam w połączeniu z jakimiś radzieckimi propagandowymi siłami wpuszczono na bardzo krótko Komisję Czerwonego Krzyża tego obozu. Ten obóz Wietnamczycy uporządkowali na tę wizytę. Generał Stockdale, jak w książce Stąd do Wieczności, jak w jakiejś ekstremalnej literaturze, przygotował się do tego tak, żeby w momencie, kiedy tam wjechała ta ekipa Czerwonego Krzyża, stworzyć taką dźwignię, żeby tak sobie złamać rękę, żeby to było złamanie otwarte, żeby tak krwawiło, żeby zobaczyli, że jest coś nie tak. Dzięki temu na tyle byli przytomni ci z Czerwonego Krzyża, że udali, że nie zobaczyli, ale namierzyli się, wyzwolili. I potem nazwano to paradoks Stockdale'a. Jeżeli zajrzycie na www.jimcollins.com, które są stronami Jima Collinsa, to on pyta, czy wy macie w swoich firmach zaczadzenie pozytywne, że zespoły sprzedażowe mówią, we are primitive, ale upolujemy wszystkich klientów i zabijemy całą konkurencję. Czy mówimy, rynek jest wyzwaniem dla nas. Jednocześnie będziemy rzeczywiście myśleli o tym, że tu i teraz mamy do zagrania ten jeden mecz, ten jeden smecz, ten jeden ruch zamachowy. Prawda? Jest pewna różnica, więc chcę Państwu powiedzieć, że jestem przez całe swoje życie i studia w pomaganiu innym i sobie
rzecznikiem tego powiedzenia, że człowiek dostaje to, czego potrzebuje, mniej niż to, czego oczekuje i że pozytywne nastawienie odgrywa bardzo ważną rolę, niemniej w kontekście też realizmu. Bardzo ciekawe, możecie zajrzeć na TED, który obejrzało już prawie 3 miliony ludzi na świecie, to jest TED, na który młoda psycholożka, 30-paroletnia, przeprasza ludzi za to, że od 10 lat wprowadzała ich w błąd. Otóż ona współuczestniczyła w zespole, w którym zrobione zostały bardzo duże badania, 7-letnie, na bardzo dużych grupach badanych, właściwie to można powiedzieć, prawie że badania tak zwane epidemiologiczne, gdzie zadawano ludziom pytania, które ja mogę teraz Państwu zadać. A kto z Was oglądał ten TED może? To w takim razie powtórzę pytania, które ona tam zadawała. Zapytała, jeżeli byście wzięli tak od wiosny do wiosny, ostatni rok, poziom stresu życiowego Twojego, średni, wysoki, niski, to kto z Was miał niski? Podniesie ręce. Kto z Was miał średni? Kto z Was miał wysoki? I teraz pani McGonigal mówi, to teraz mam dla Was dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Jak to zwykle bywa z wiadomościami? Otóż przy okazji tego badania były zadawane inne pytania. Otóż takie, czy uważasz, że stres szkodzi zdrowiu i życiu? Dobrze wykształceni Amerykanie, na podstawie tego, co dotąd wieszczono, uważali, że szkodzi. Lecz byli wśród nich takich, którzy odpowiedzieli, ja nie uważam. Okazało się na poziomie korelacji, że spośród tych, którzy dopuszczali czy zakładali, że stres szkodzi zdrowiu i określali swój stres jako ten wysoki, w ciągu roku, a potem kolejnych lat, 7 te statystyki narastały, była spora umieralność i zapadalność na choroby przewlekłe, wyższa niż w grupie, która doświadczyła średniego i niskiego poziomu stresu. Dla pani bardzo dobra wiadomość, że niezależnie od tego, czy pani wierzy, że stres szkodzi, czy nie, skoro był niski, to będziemy żyli, prawda? Natomiast to, co było fascynujące i to, co spowodowało, że pani McGonigal przyszła przepraszać i wywołano kolejne nowe badania, okazało się, że właściwie z tych, którzy nie wierzyli w to, że stres szkodzi, pomimo, że mieli najwyższy poziom stresu w swoim odczuciu, w ogóle nie było ludzi, którzy by odeszli. I bardzo niewiele na cokolwiek zachorowało. Nagle się okazuje, że tu poziom stresu w mojej ocenie, a tu jego skutki w mojej ocenie. Wyniknęła w szereg innych badań, gdzie badano, kreowano nastawienie ludzi przed różnymi sytuacjami stresującymi, egzaminacyjnymi i na przykład mówiono, dasz sobie radę, nie zaszkodzi ci, albo będzie trudne, może ci zaszkodzić. Więc to wszystko pokazuje, że jest coś na rzeczy w kontekście nastawienia i pani McGonigal mówi o tym, że w stresie nie tylko wytwarzają się hormony stresu, które nas atawistycznie mobilizują do walki lub ucieczki, że wytwarza się bardzo wiele wewnętrznego też wydzielania takich substancji i takich procesów, które służą ochronie nas, choćby w obliczu stresu. To może jeszcze powiem, czym mi się kojarzy to nastawienie w kontekście szkolnym, dlatego że wydaje mi się, że ono bardzo często jest obecne, to znaczy mówię o tym, o takiej sytuacji, że w wielu szkołach na przykład brat łobuza szkolnego będzie zawsze bratem łobuza szkolnego. Jest to pewnego rodzaju etykietowanie czy nastawienie, ale przypomniał mi się teraz taki eksperyment, który był przeprowadzony w amerykańskiej szkole kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, kiedy powiedziano nauczycielom, że na ich uczniach przeprowadzono testy inteligencji i podzielono uczniów na dwie klasy. Jedna klasa to osoby z bardzo wysokim wynikiem testu inteligencji, a druga połowa klasy to ta słabsza. Oczywiście w praktyce, w rzeczywistości te dzieci były zupełnie losowo, natomiast nauczyciele uczący w tej szkole wiedzieli, że mają klasę lepszą i klasę gorszą. Okazało się, że wyniki tej klasy lepszej były i postępy były zdecydowanie lepiej widoczne i szybsze niż tej słabszej. I to jest dla mnie nastawienie, bo w pokojach nauczycielskich no, ciągle słychać, to jest słabsza klasa, to jest lepsza klasa, to jest dziecko pijaków i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę ma duże znaczenie. Odpowiedzialność, Jacku. Też będę miał tu coś później do powiedzenia, bo dla mnie jest to rzeczywiście rzecz kluczowa. Proszę Państwa, odpowiedzialność należy do takich obszarów nastawienia, które jest prawie że oczywiste już w narracji, w rozmowie z ludźmi takimi, jak którzy tu się zebrali. Więc to jest tylko mikrorepetytorium. Chodzi tutaj o dwa wymiary odpowiedzialności.
Jeden jest związany z tym, że zajmuję się tym, na co mam wpływ przede wszystkim, no i podejmuję odpowiedzialność za konsekwencje, znaczy się nie skarżę, nie oskarżam, tylko mówię, no wyszło mi, nie wyszło, podjąłem próbę, a także jestem świadom tego, że jeżeli coś obiecałem, to jestem zobowiązany. Niektórzy z Państwa z naszej Akademii Przywództwa słuchali studium przypadku menadżera, wybitnego menadżera, który dokonał zmian w stylu tańca zmiany w Państwowej Spółce Skarbu Państwa, w branży energetycznej. Zrobił to z taką gracją, na tyle twórczo, zamienił spółkę, która zarządzała stratą, na spółkę, która zaczęła zarządzać naprawdę rzeczywistymi wynikami i nie zwalniając ludzi, tylko dając im szanse i możliwości, że uczyniliśmy z tego studium przypadku. Pan Wojciech Orzech występował wielokrotnie na naszych panelach, naszej akademii, a nawet zrobiliśmy film o tym jego przypadku, aby liderzy PZU, z którymi mamy szkolenia, mogli to obejrzeć, i opisaliśmy ten case w Harvard Business Review. Zarząd całej grupy, w której pracuje, powołał go w związku z tym, żeby zaprojektował podobne przemiany w całej grupie. Otóż, bo tamte zmiany trwały przez 2 lata, potem kolejny rok. Zaczął podejmować kolejne przemiany, korzystać nawet z mojego konsultingu. W dzień przed świętami na zarządzie tej grupy stanął zarzut, że pan Orzech w sposób nieodpowiedzialny poddaje destrukcji podstawowe struktury i strategiczne rozwiązania spółki. I mimo że prezes głosował przeciw, to pozostali członkowie nielicznego zarządu zdecydowali, że musi odejść. I odszedł. I można było sobie wyobrazić, że pójdzie i powie, a to, prawda, a to folwark wyszedł tutaj, a to się stało. Był rzeczywiście tym poruszony, zwłaszcza, że biega triatlony jednocześnie, jak to się zdarza, miał kondycję kolana, więc mówi, nawet nie mogę tego wybiegać. I spotkałem się z nim kilka tygodni temu, bo w najbliższą niedzielę będziemy na naszej akademii, my w niedzielę mamy takie panele, tym razem będzie na temat zmiany, on tam przyjedzie. My będziemy mieli panel o udanej i nieudanej zmianie, więc wszystkich absolwentów akademii zapraszam. I spotkałem się z nim teraz przed świętami Wielkiej Nocy, żeby zapytać, jak on zamierza opowiedzieć to zdarzenie, również lojalnie dla swojej spółki, dla otoczenia. A on mówi, Jacku, nie martw się, nie będzie problemu nielojalności, ponieważ ja to przetrawiłem i mam listę błędów, które popełniłem, przyspieszając różne procesy, nie budując koalicji na rzecz zmiany, nie grając tańca zmiany z poszczególnymi partnerami, którzy zaczęli postrzegać moją dalszą reformę jako coś, co się działa przeciwko nim, ja się za bardzo zakochałem w swojej roli i w swojej koncepcji. Ja mam lekcję. Więc to jest dla mnie wyraz odpowiedzialnego podejścia, ale co więcej, gdy on to skonstatował, to żona mówi, jemu ulżyło. On naprawdę odetchnął. Kiedy przeprowadził proces myślowy, kiedy zobaczył sytuację, którą naprawdę można by było zaprowadzić do gazet, do NIK-u, gdziekolwiek indziej, jako naturalną konsekwencję nieadekwatnego sposobu wdrażania kolejnego etapu zmian. I być może też ludzie, którzy się z nim rozstali, gdy dowiedzą się o takim jego stanowisku, on daje im wewnętrznie szansę, kto wie, jak jeszcze te zmiany się nie potoczą. A więc to jest związane z takim wysokim poziomem, z tym trzeciego elementu nastawienia, o którym mówi, takiej uczciwości wobec siebie samego. Tak rozumiemy odpowiedzialność. Jest też drugi wymiar odpowiedzialności. To jest ten, w którym ja pytam siebie w związku z tym, czy ja mam wyrokować i powiedzieć, czyja to wina, kto mi zaszkodził, przez kogo miałem ten problem, jaki to był straszny folwark, co tu się stało, czy coś jest ze mną nie tak, czy coś jest z nimi nie tak. Lecz mogę się jednak przesiąść, nawet z takiego myślenia, jakie mam, zrobić głębszy oddech do brzucha, przełożyć zwrotnicę i powiedzieć zaraz, czego ja się mogę z tego nauczyć, czego potrzebują inni. Co może dalej z tego wyniknąć? Jedną z najbardziej popularnych technik walki z naszej Akademii Psychologii Przywództwa jest technika zwrotnicy. To oznacza, że jeżeli narasta we mnie skłonność do zareagowania z poziomu atawizmu, bo mam słabszy moment, bo jestem niewyspany, pojawia się gniew, pojawia się poczucie krzywdy, pojawia się poczucie, że on zrobił coś nie tak, i już mam ochotę mu powiedzieć, głupstwa gadasz, albo jeszcze gorzej, nie, to robię oddech, przekładam zwrotnicę i pytam, jak do tego doszedłeś? Jest różnica? Mała, ale znacząca, bo ona otwiera przestrzeń do dalszej rozmowy. To nazywamy zarządzaniem sobą w imię odpowiedzialności, bo odpowiedzialność również dla nas oznacza
Odpowiedzialność, to znaczy, że ja jestem zdolny i skłonny, żeby odpowiadać zgodnie ze swoimi celami i wartościami, a nie tylko reagować. I to nastawienie odpowiedzialności, po pierwsze, że ja sprawdzam, na co mam wpływ, a na co nie, a tam, gdzie mam wpływ, to co z tego wynika, jakie zobowiązania, jakie lekcje, plus to, że innym odpowiadam, a nie mechanicznie reaguję. No wyobraźcie sobie, że poszliście do szkoły, 12-letnia córka, która przedtem wspaniale się uczyła, wszystko działa, pani nauczycielka bierze cię na scenę i mówi, proszę zobaczyć, córka ma 3 pałki z matematyki i tu jest podpis, jestem przekonany, że nie pani. Prawda? I wybiegasz z domu i wracasz do domu i teraz jest pytanie, jak byś zareagowała, a jak trzeba odpowiedzieć na tę sytuację? Reakcja będzie w rodzaju, coś ty mi zrobiła, prawda? Albo dlaczego, albo to wszystko przez ojca, który nas opuścił, prawda? Psychicznie, bo biznesowo jest, prawda? Albo można przyjść i zapytać, czego moja córka teraz potrzebuje, skoro ją kocham. To jak ja mam odpowiedzieć na tę sytuację? Siadam przy niej, ona siedzi zasłoniętymi włosami, bo ona już wie, z czym ja przyszłam. Ja siadam przy niej, ona zaczyna płakać, ja zaczynam płakać i mówię, córeczko, porozmawiamy od razu, czy za chwilę, prawda? I mogą wszystko przewrócić, pod warunkiem, że ona może zamienić reakcję, która by prowadziła prawdopodobnie do eskalacji różnego rodzaju scenariuszy, na odpowiedź. Więc to nastawienie potem pociąga za sobą cały szereg kompetencji i konsekwencji, do których czasem trzeba kompetencji, bo już taką rozmowę trzeba umieć poprowadzić. Czego uczy szkoła? Chcę powiedzieć, że bardzo dobrze. W establishmentie swojego środowiska. Bardzo dobrze się tego słucha wszystkiego. Natomiast szkoła nie uczy odpowiedzialności przede wszystkim, ani nie daje tej przestrzeni do odpowiedzialności, moim zdaniem. I to można by chyba na dwóch obszarach jakby się temu przyjrzeć. Pierwsze to, jak uczy odpowiedzialności uczniów i właściwie poza taką odpowiedzialnością, że uczeń odpowiada za to, czego nie zrobił, czyli głównie pracy domowej albo się nie nauczył, zostaje za to ukarany, to najczęściej inne przestrzenie, w których mógłby być gospodarzem młody człowiek, praktycznie w szkole nie istnieją. To znaczy, w skrócie jest tak, że uczniowie nie mają praktycznie wpływu na żadne aspekty życia szkoły, które są dla nich istotne. Oczywiście mogą wydawać gazetkę szkolną, którą nauczyciel najczęściej zrecenzuje. No i mogą robić dyskotekę, ale do 21:30. I jakby nie tworzą się sytuacje wychowawcze, w których ta odpowiedzialność mogłaby się kształtować. Natomiast dużo ważniejsze dla mnie jest jakby brak przestrzeni do odpowiedzialności dla nauczycieli, dlatego że to jest dla mnie w ogóle rzecz kluczowa. To znaczy oddać nauczycielom podmiotowość, a z tym wiąże się odpowiedzialność, bo teraz był sezon przez ostatnie 2 miesiące tak zwanych dni otwartych w szkołach. I podobnie jak wychowawcy w klasach, tak i dyrektorzy w szkołach bardzo często mówią do zebranych w ten sposób, że nasza szkoła to, w naszej szkole tego nie wolno, albo to wolno, w naszej szkole się dzieje to i tamto. Prawda? Jakby podpierają się różnymi regulaminami, różnymi szkolnymi dokumentami, których nikt nie zna. Natomiast bardzo rzadko i ze szkoleń, ze spotkań z nauczycielami też wiem, że nauczyciele mają z tym wielki problem, to znaczy problem z tym, żeby stanąć na scenie i wziąć odpowiedzialność za to, co chcę zrobić z klasą czy w tej szkole. Dlatego, żeby powiedzieć, ja jako dyrektor tej szkoły albo ja jako wasz wychowawca będę wspierał w tej klasie, szkole takie rzeczy, takie zachowania, takie wartości, ale nie będę się godził na przykład na to i na to. Jakby tego sposobu mówienia nie ma w szkołach, dlatego że najlepszym przykładem chyba są regulaminy ocen z zachowania, które idealnie pokazują, jak nauczycieli się zwalnia z odpowiedzialności. To znaczy, mamy 2 uczniów, 2 uczniów poszło na wagary. Jedna osoba przychodzi do nas jako do wychowawcy i mówi, byłem na wagarach. Okej, no to wpisujemy nieusprawiedliwione godziny. Druga osoba przynosi usprawiedliwienie od rodziców, no, które teoretycznie musimy uznać, bo musielibyśmy zrobić pewnie dochodzenie, czy rzeczywiście ktoś był u lekarza, czy był na wagarach. No i na koniec roku osoba, która się przyznała do wagarów, może być świętą Teresą z Kalkuty i robić w ogóle wspaniałe rzeczy, natomiast no, jest jasno napisane w szkolnym regulaminie, że jak jest powiedzmy 5 godzin nieusprawiedliwionych, to jest ocena w dół. I nauczyciel rozkłada ręce. No i pytanie jest oczywiście, gdzie jest odpowiedzialność nauczyciela i co my w tej szkole chcemy tak naprawdę wspierać. Na ile zmistyfikowana, jak to mawiamy, jest odpowiedzialność uczniów, a na ile realna. Tak, zdecydowanie. Ale jakby no, dla mnie odpowiedzialność i tego, żeby nauczyciele mogli wziąć odpowiedzialność i byli wspierani przez swoich szefów w szkole, i żeby mogli wziąć odpowiedzialność za to, jak uczą,
czego uczą, jak współpracują z rodzicami, to jest w ogóle kluczowe, dlatego że nie wszystko da się zadekretować, a szkoły mają już chyba naprawdę więcej niż ministerstwa regulaminów praktycznie wszystkiego, włącznie z użytkowaniem kserografu i różnych innych takich rzeczy. Może jakiś taki regulamin przy sobie? Przy sobie nie, ale wystarczy spojrzeć na regulaminy dostępne pewnie na stronach internetowych i możemy otrzymać tam taki krótki wynik badania, że te wszystkie dokumenty regulujące życie szkolne są w ogóle napisane językiem absolutnej miłości, czyli zwykle zaczynają się zabronione jest, należy, nie należy, nie wolno, wolno, należy i tak dalej, i tak dalej. I no to się nie wiąże z odpowiedzialnością moim zdaniem, bo z odpowiedzialnością wiąże się sytuacja, kiedy ja jako człowiek nauczyciel staję i mówię, o co mi chodzi. Jarku, to rozumiesz, zamiast się obrażać na tę rzeczywistość albo wzburzać, przekładasz zwrotnicę i angażujesz się w think tankach, które pracują nad zmianą szkoły. Tak, zwłaszcza nauczyciele, z którymi czasami się spotykam, też potrafią przekładać zwrotnicę. Znaczy, kiedy opowiadam o tym, w jaki sposób pracujemy w szkole, oni od razu natychmiast skupiają się na szukaniu przyczyn, dlaczego u nich się nie da. Dlatego, że jakby zamiast iść torem, że kurczę, może coś by się dało u nas w szkole, więc za chwilę słyszę jakby mnóstwo naprawdę bardzo twórczych, inspirujących pomysłów, dlaczego się nie da. Także przekładają zwrotnicę, ale może nie w tym kierunku, co trzeba, no, tak. Dlatego, że no, mam takie wrażenie, że głosem polskiej oświaty jest właśnie nie da się. To zwalnia nas od razu z niedawno konieczności w polskiej działania. Firmie, to można o tym mówić oficjalnie, bank pocztowy, orientując się, że w kulturze firmy to nie da się jest największym hitem, pracownicy na warsztatach wymyślili, że wartość ich firmy, zasada ich firmy nie będzie taka jak z podręczników w rodzaju jesteśmy transparentni, odpowiedzialni, continuous improvement czy coś, tylko stworzyli wartość, która się nazywa Adasie. Adasie. Więc czasem można szukać i oni mówią, no Adasie, prawda? Więc widać, że są świadomi swojego ograniczenia i wtedy ma już ochotę powiedzieć nie da się, przekłada zwrotnicę i mówi a da się, tylko zróbmy to czy tamto. Proszę Państwa, trzeci element, już zmierzamy do finału, lecz bardzo ważny, o którym się rzadziej mówi niż o pozytywnym nastawieniu i odpowiedzialności, a to niesłychanie ważny moim zdaniem element nastawienia życiowego, to jest nastawienie na uczciwość wobec siebie samego. Niektórych podręcznikach negocjacji można nawet przeczytać, że nie negocjuje się ze sobą, bo stawka jest za wysoka. Są pytania, na które warto sobie czasem zadać, które warto sobie zadać i próbować odpowiedzi. Jeśli tu dzisiaj Państwu tak mówiłem w kontekście Saskiej Kępy, że z jednej strony jest moje byłe wydawnictwo, to z drugiej strony na ulicy Zakopiańskiej jest firma edukująca terapeutów i trenerów, lecz też oferująca coaching i psychoterapię, nazywa się Laboratorium Psychoedukacji. Zakładałem ją z Wojciechem Eichelbergerem 36 lat temu. Wtedy Ryszard Praszki zakładał, który tu był ośrodek Synapsis, a my ten ośrodek, oparty wtedy na terapii Gestalt. I myśmy wtedy tam zaczęli robić grupy otwarcia. Grupa otwarcia polega na tym, że się grupa 10, kilkunastu osób oddziela od świata na 5 dni. Mogą opowiadać tam o swoim życiu, ale nie muszą. Mogą tylko studiować swoje właśnie reakcje i odpowiedzi. Z dnia na dzień, w miarę jak postępuje bycie w tej społeczności przez te 5 dni, ludzie są na tyle przytomni i roztropni, że zaczynają sobie zadawać takie pytania. I te 5 dni może być niesłychanie odświeżającym doświadczeniem, z którego potem, jak ja widzę ludzi, którzy przyjeżdżają i mówią, coś znalazłem, zrobiłem, albo dużo mi to dało, ja gdy się wsłuchuję w ich narrację, w gruncie rzeczy chcę posłuchać nie tylko o katarzys, który przeżyli, o miłości, na którą się otworzyli, o kogoś, kogo tam spotkali, ale chcę wyczuć, czy zwiększyło się ich poziom ich wewnętrznej uczciwości. Proszę Państwa, i teraz już finał spotkania. Masz swoich uczniów? No, mam swoich uczniów zdecydowanie, natomiast jeszcze może się odniosę do tej uczciwości wobec siebie, samego siebie, dlatego że wydaje mi się, że w szkole trochę jest taka sztuka udawania cały czas. Znaczy, pamiętam, przypomniała mi się teraz moja nauczycielka od matematyki, która uważała, że ma u nas wielki autorytet, podczas gdy my się po prostu jej baliśmy. Ona udawała, że ma ten autorytet, my udawaliśmy, że ją lubimy, dlatego że ta, której się najbardziej baliśmy, dostawała najwięcej kwiatów i
czekoladek na koniec roku, czym była zaszczycona oczywiście i promieniowała cała, dlatego że mogła powiedzieć, że ona nie rozumie problemów z tą klasą, bo ona przecież nie ma z nami żadnych problemów. I to jest taka trochę sztuka udawania, bo kiedy często mam takie pytania albo prośby, żebym przyjechał na przykład do szkoły i powiedział, jak zbudować autorytet wychowawcy albo nauczyciela. I zwykle odmawiam, dlatego że po pierwsze nie mam pojęcia dla tego, a po drugie nie wiem po co. Dlatego, że wydaje mi się, że to nastawienie nauczycieli, żeby ten utrwalać, jakoś bronić tego swojego autorytetu, jest jednym z większych problemów w ogóle szkoły. I przypomniała mi się taka moja historia z uczniami, obecnie maturzystami, których miałem w klasie wychowawczej w gimnazjum. I wspominaliśmy jakieś moje urodziny, które urządziła mi klasa, które wyglądały jakby były z sekty jakieś po prostu. To znaczy wszedłem do szkoły, zwabiony podstępem przez rodziców. Zaprowadzili mnie pod ręce do klasy, w której był szpaler uczniów, jakaś muzyka, na końcu tego szpaleru tron, uczniowie na kolanach i ja przez ten szpaler, druga klasa gimnazjum wśród po prostu 14-15-latków i naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, dlatego że sytuacja była dokładnie jak w jakiejś sekcie. I teraz tak wspominaliśmy sobie po paru latach z uczniami tę sytuację i rozmawiam z stoi kilkoro uczniów, z jednym rozmawiam, mówię, słuchaj, dla mnie to była strasznie trudna sytuacja. A mówi, no ale tak, ale wtedy stał się pan wychowawcą uczniów, a przestał pan być wychowawcą klasy. No mówię, no tak, ale ja nigdy nie chciałem być dla was żadnym guru, przecież znaliście mnóstwo moich wad, jakichś przypadłości, ja odkrywałem te karty. No i uczeń mówi, no dla mnie pan nigdy guru nie był. I mocno się do mnie wtedy przytulił. To jest 18-latek. I to wtedy stwierdziłem, że naprawdę ten nauczyciel powinien się od razu pokazać, no, że pewnych rzeczy, no właśnie być uczciwy wobec siebie i innych. To znaczy, że nie jest ideałem, nie będzie i przez to nie musi już tracić energii, żeby ten swój autorytet tak bronić na każdej godzinie lekcyjnej, dlatego że można to spokojnie poukładać sobie poprzez relacje. Dzieci mają niesłychanie żywe detektory ściemy. Z badań nad mózgiem wiadomo nawet, gdzie są ośrodki tej niespójności, którą się rejestruje na zewnątrz. Potem to, jak mówiłem, przychodzi też do firm i organizacji, ale w szkole jest to szczególnie ważne i to wielką wartością byłoby to, żeby nauczyciel pozwolił sobie być na tyle sobą, żeby być prawdziwie z uczniami, pamiętając, jak mówił dr Kazieniecki, o wymaganiach swojej roli. Tak. Jedno z drugim można, książki Jarka, dlatego tak je bardzo lubię, że to są książki o nauczycielu, który jest nadwrażliwy, pogubiony w swoim życiu, lecz gdy wchodzi na posterunek, jak to mówił ksiądz profesor Tischner, wychowawcy, będąc sobą, też pogubionym w innych obszarach, jest przytomnym, kieruje się zasadami miłości, odpowiedzialności i robi swoje twórcze lekcje. Te książki dlatego cieszą się taką popularnością wśród wrażliwych nauczycieli, że pokazują, że nie trzeba być perfekcyjnym, stuprocentowo odpowiedzialnym nawet, ale na pewno stuprocentowo zdrowym psychicznie, emocjonalnie, z poukładanym całym życiem, a być może dlatego poukładanym, że zmistyfikowany. Być może trzeba przyjść z prawdą o swoim życiu, powiedzieć z prawdą i wiarą o swoim życiu, tylko żeby na tym posterunku ta prawda o pogubionym życiu nie interferowała w świadectwo tego posterunku. Proszę Państwa, i teraz w finale naszego spotkania. Szczególną wagę w moim życiu, bo kwestię tej uczciwości wobec siebie odkryłem już dosyć dawno, odpowiedzialności i pozytywnego nastawienia też, nosi to, na ile przyjmuję przeciwieństwa, a na ile się z nimi zmagam. Na ile pojawianie się przeszkód, ograniczeń, czy jakichś obciążeń, czy straty, czy uwikłań, które świat mnie łapie, świadomie lub nieświadomie, ja doświadczam i przeżywam jako coś, z czym mam się zmagać, przepychać. Czy mogę zobaczyć, robię krok do tyłu, ogarniam, schodzę z drogi, to przyjmuję, to przekieruję w inną właściwą stronę, a tu nie ma innego wyjścia, to tak jak nie w mitach o Krav Maga, tylko w rzeczywistości Krav Maga. Zabiję, ale już, czyli to będzie ostateczność. A przy tym próbuję wszystkich chwytów, które pozwalają zejść mi z drogi. Nie bez kozery przechodzę teraz na metaforę sztuk walki, ponieważ filozoficzną metaforą tego podejścia do życia jest aikido. Aikido, w którym traktuje się sparring partnera, czy przeciwnika jako partnera i w którym szereg technik i wewnętrznego przygotowania jest związany z tym, żeby przyjmować to, co on wnosi, czy to, co robi
i przekierowywać to lub schodzić z pola rażenia i ataku, aniżeli przepychać się. Tak jak w tym tańcu, o którym mówił Ryszard. Ponieważ jest tak, że wedle wschodnich studiów i mądrości, gdy dostajemy to, czego nie potrzebujemy, nie dostajemy tego, co potrzebujemy, tracimy to, co nam służyło, przywiązujemy się do tego, co nam nie służy, możemy cierpieć, lecz nie musimy. Że to jest kwestia naszego nastawienia. I że tak jak w rozmowie, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, oszukaliście mnie, z waszą firmą nie można współpracować, położyliście ten projekt, to przez was. To mogę powiedzieć, nie, to przez was, albo trzeba było patrzeć, co wam wcześniej przysłałem, albo trzeba było patrzeć w bottom line i tak dalej. A mogę powiedzieć, rozumiem, że jesteś poruszony i rozumiem, że w tych pretensjach mówisz mi różne rzeczy, które być może nawet potem będziesz żałował. W związku z tym proszę cię, usiądźmy i powiedz, w jakich momentach czujesz, że się rozjechały nasze wartości. Ustalmy jeszcze raz kryteria współpracy, bo mi na niej zależy. Przecież ja kogoś, kto mi mówi, nie masz racji, nie muszę od razu odpowiadać, to ty nie masz racji. Mogę zapytać, jakimi kryteriami racji, kierując się, dochodzisz, że ja nie mam racji. Czy chcesz porozmawiać ze mną o tych kryteriach? Oczywiście, jak jesteśmy wzburzeni, jest to trudniejsze. Dlatego warto umieć przez ten brzuszny oddech przekazać zwrotnicę i moim zdaniem przynajmniej rok w życiu ćwiczyć aikido. Albo oglądać ćwiczenia aikido, nawet w internecie, a zwłaszcza sytuacje randori, kiedy takich mikrowalk i mikrokonfrontacji jest bardzo wiele. Ponieważ Jarek ma twórczych uczniów. To zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pana na imię? Ja jestem Łukasz. Ja jestem Maciek. Jeden z was trenuje karate, drugi aikido. Lecz teraz pokażecie sekwencję taką, w której będzie element aikido. Nie mówcie nam, która z tych sytuacji jest sytuacją niepotrzebnej przepychanki, a która jest sytuacją przyjęcia przekierowania energii. My spróbujemy zgadnąć, dobrze? Tylko powiedzcie nam najpierw, to jest sytuacja A, potem sytuacja B. Ustalcie sobie teraz jakie, może tak być? A my będziemy zgadywać. Sytuacja pierwsza. I teraz sytuacja druga. Dziękujemy. Zgadliśmy? Czy jeżeli jesteście, możemy dwa słowa zamienić? Jeszcze mamy. A jeszcze macie? No to pokażcie nam, skoro już jesteście, skoro przybyliście. Ale znowu parę sytuacji, dobra? A my zgadniemy, która jest która. A potem ja was zapytam jeszcze o coś. Okej. No, to trudniej zgadnąć. To jest za tym, że niepotrzebne przepychanie się było w tej pierwszej? A kto jest za tym, że w tej drugiej? Jak z naszą inteligencją? Sztuk walki. Tak? Nie szwankuje. Jeszcze coś pokażecie? To jeszcze jedna para sytuacji. Okej. Wyjściowa taka sama. No, na to czekałem. Na to czekałem. Proszę, zapamiętajcie. Chcę też państwu powiedzieć, że nie wiem, czy rozpoznaliście, ale to Maciek z pomarańczowym pasem trenuje aikido. A Łukasz, który musiał się trochę nauczyć tej sztuki walki, ponieważ na co dzień to jest karate jest jego pasją, ale jest mistrzem świata w swojej kategorii. Proszę Państwa, mamy takie założenie w Akademii Psychologii Przywództwa, że pracujemy z najlepszymi dla najlepszych. Powiedzcie panowie, z uczciwością wobec siebie samego, każdy niezależnie, na ile ten trening przekłada się na coś, co można szumnie nazwać
sztuką codziennego życia, a z drugiej strony na przystosowanie po prostu. Z jednej strony na trudne sytuacje na boisko, na ulicy, a z drugiej strony na przykład na sytuację w klasie z nauczycielem, który się pogubi i nadużywa swojego autorytetu. No to w Aikido przydaje się tak jakby w życiu, bo może nauczyło mnie tego, że jakby wszystko co robię, co ćwiczę i to ile ćwiczę, robię tylko i wyłącznie dla siebie i tak jakby nikt inny nie może mi się to... Twoja autonomia tu jest zabezpieczona, tak, to jest twoje. Nikt nie może się wtrącać, bo to jest ja ćwiczę i nikt za mnie nie będzie ćwiczył. Tak samo jest w szkole, ja się uczę i nikt się za mnie niczego nie nauczy. I tak samo jest w karate. Mój sensei zawsze powtarza, że karate to nie jest przede wszystkim walka z przeciwnikiem, ale walka z samym sobą. Ponieważ żeby ćwiczyć karate, żeby wytrwać w tym, trzeba wmawiać sobie, że ja po prostu chcę to robić, robię to dla siebie i chcę się w tym stawać lepszy. I jeżeli ja sobie tego nie powiem, to po prostu ja odpadam już, bo mam dość. Bo karate jest tak naprawdę nudne. To nie jest to, co pokazują w filmach, to jest żmudne powtarzanie tego samego przez kilkanaście lat. Ale dochodzi się do takiej perfekcji, że no potem wszystko już jest proste. Wiem, co zrobić w danej sytuacji, kiedy ktoś zaatakuje mnie, wiem, jak się obronić i na tym polega karate. A jak się to przenosi do codziennego życia? Nie odpuszczę wam, chyba że mnie wyeliminujecie, z tej szkoły, gdzie nauczyciel się pogubił. Na ile doświadczenie z maty przekłada się na ławkę szkolną? Przekłada się w taki sposób, że jak nauczyciel się pogubił, to jest to w sumie jego sprawa. Jak... Tak z punktu widzenia nauczyciela jeszcze powiem, że rzeczywiście jak patrzę na uczniów, którzy ćwiczą w ogóle, trenują sport w ogóle jakikolwiek, to odkrywam w nich jakąś większą tolerancję na dyskomfort, który jednak życie i szkoła przynosi. I oni jakoś traktują właśnie te porażki czy swoje różne kłopoty jako zupełnie naturalny taki etap uczenia się. Tak jakby to wyróżniało sportowców w ogóle. Dziękuję. Brawo. No Jarku, twoi uczniowie chcą z nami współpracować, to też osiągnięcie. Nie pierwszy. Chciałbym jeszcze państwu powiedzieć w finale, że doszliśmy w naszej książce, że jeżeli nauczysz się przyjmować trudności, to również możesz stawać się mistrzem w wykorzystywaniu możliwości. Że życie odpłaca. I takie życie uczciwe, które bywa trudne, bywa bolesne, nawet związane z zadawaniem bólu, tylko nie więcej niż nieuchronny, komuś z kim się konfrontujemy. Proszę państwa, wykazaliście determinację. Chcieliśmy wam powiedzieć, Jarkowi to się spodobało, może to ma znaczenie jakoś dla twojego rzucania palenia, że była u nas kiedyś taka pani z gór szwajcarsko-niemieckich, pani profesor Heike Bruch, która zajmuje się tam w Instytucie Energii Sengalen energią pracowników i mówi, że podstawowe rozróżnienie, zaczynam od tego, czego, na czym kończę, od czego zaczynaliśmy, bo tego wymaga elegancja wywodu. Mówiliśmy o zaangażowaniu pracowników, zaangażowaniu uczniów, wzajemnym zaangażowaniu, że nie wystarczy motywacja. Motywacja to jest nieprzetłumaczalne, to jest nice to have, a determinacja, będę to miał, zrealizuję to. Państwo, zostając z nami w finale, wykazaliście przynajmniej dzisiaj determinację. Życzę wam powodzenia w poniedziałkowym randori. Według Aikido randori to jest ten chaos, do którego wracamy, w którym możemy mieć dziesiątki mikrospotkań, w których raz zejdziemy czemuś lub komuś z drogi, raz się konstruktywnie skonfrontujemy, zrobimy oddech do brzucha, wprowadzimy mikrokorektę, a w tym finale już chcę państwu powiedzieć, że ten trzeci hormon, pamiętacie te narkotyki, które my dzisiaj tutaj rozdajemy, naprawdę gdybyście mieli w kieszeniach to, co się wytwarza i wydziela w człowieku, który się pozytywnie nastawia i dobrze żyje, to w świetle naszego prawa od razu 3 lata. Ponieważ tyle dopaminy, która jest pochodną amfetaminy, tyle endorfin, które są pochodną morfiny i tyle tu już niezakazanej oksytocyny, wytwarza się i wydziela, jeżeli się nastawiamy pozytywnie, szukamy kontaktu, dzielimy się z innymi, że no, prawo by to doceniło negatywnie, bo to jest coś, co działa.
Ta ostatnia, finalna wiadomość, która jest też w tym TEDzie pani McGonigal. Jeszcze jeden wynik z badań nad ludźmi w stresie i ich zdrowiu. Okazuje się, że jeszcze bardziej, jeszcze mocniej koreluje z odpornością zdrowia w kontekście stresu, jeżeli pomimo tego, że jesteś na wysokim poziomie stresu, tego pani nie może sprawdzić, pomagasz innym, choćby chorej mamie, do której warto zadzwonić, nie tak jak ktoś z was tutaj z kolegów mówił, już 2 miesiące minęły. Choćby koledze, choćby dziecku, choćby sąsiadowi, choćby koledze w projekcie, który ma kłopot w jakiejś fazie. Okazuje się, że pomagając innym i w projektach społecznych, i biznesowych, i w rodzinie, pewnie to dzieje się tak, że my przez chwilę zapominamy o sobie, bo wtedy jest ten ktoś, komu pomagamy. Pomagając drugiej osobie, musimy być uważni na tę osobę. Patrząc w oczy nawet miłemu sobie zwierzęciu, przez kilkanaście sekund mamy wzmożoną sekrecję właśnie tych dobrych hormonów. No to ile będziesz miał, patrząc w oczy osobie, którą kochasz? Chyba że jest to miłość fałszywa i wtedy trzeba mieć psa. Proszę państwa, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.